Cześć bracie i siostro, w następnym odcinku. W tym odcinku zmierzymy się z pytaniem, czy Jezus był, czy jest Bogiem. Spotykam się z różnymi ludźmi. Różni ludzie mają na to różne zdanie. Niektóre odłamy chrześcijańskie nauczają, że Jezus nie jest w 100% Bogiem, tak? Że nie jest Bogiem takim jak Bóg Ojciec. No i cóż, dzisiaj po prostu popatrzymy do Słowa Bożego. No i zobaczymy, czy jest Bogiem w 100%, tak, czy nie jest. Będę starał się przekonać wersetami ze Słowa Bożego, Słowem Bożym. I mam nadzieję, że Ty też w swoim poszukiwaniu odpowiedzi na różne pytania też zaglądniesz do, właśnie do Słowa Bożego, nie do tego, co mówią inni na ten temat. Pierwsze chciałbym przytoczyć, pokazać wam, że Jezus jest opisany i Jego osoba jest opisana w Ewangeliach, w Nowym Testamencie pod różnym kątem, tak? Bo Jezus był w 100% Bogiem, w 100% człowiekiem, tak? Tu na ziemi. I te Jego oblicza wszystkie zostały opisane w Piśmie Świętym. Jezus w Słowie Bożym mówi, tak, że całe Pismo, jeszcze nie było wtedy Nowego Testamentu, jak to mówi, więc on mówił o Starym, że całe Pismo mówi o Nim. I teraz przeczytam wam z Księgi Ezechiela opis cheruba i zaraz wam powiem, dlaczego przeczytam ten opis. A ich twarze miały taki wygląd. Wszystkie cztery miały z przodu twarz ludzką, z prawej strony twarz lwa, z lewej strony wszystkie cztery miały twarz wołu, a także z tyłu miały wszystkie twarz orła. I czemu to czytam? Ponieważ tak jak ten cherub ma cztery twarze, tak? Tak są cztery Ewangelie i każda Ewangelia mówi, tak? Opisuje Jezusa w innym charakterze. Ewangelia Jana opisuje Jezusa jako Boga. Ewangelia Mateusza opisuje Jezusa jako człowieka. Dlaczego? No, mamy rodowód, tak? W Ewangelii Mateusza, która opisuje Jezusa jako króla. Zwój o pochodzeniu Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy rozdział, pierwszy werset. Syna Dawida. Tak? Zaznacza, że Jezus jest synem Dawida już na samym początku i że wywodzi się z królewskiego rodu. Po prostu, tak jak były proroctwa, że Jezus będzie synem Dawida, zasiądzie na jego tronie. Tak samo apostołowie myśleli, jak Jezus się objawił, że on zasiądzie na tronie, tak? Że będzie królował, że da wyzwolenie Izraelowi. Nie rozumieli tego jeszcze w tamtym czasie, że Jezus przyszedł ich wyzwolić, a na razie, ale w inny sposób. Ewangelia Marka mówi o Jezusie jako słudze, stąd też cherub ma twarz wołu. Wół oznacza właśnie, symbolizuje sługę. I oczywiście Ewangelia Łukasza, co możemy zobaczyć w rodowodzie także, bo to są dwie Ewangelie, które mają rodowód Jezusa, czyli Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza. Ta Ewangelia ma rodowód, który ciągnie się aż do Adama. Aż do Adama. I tutaj Ewangelia mówi syna Enosza, syna Seta, syna Adama, syna Boga, tak? I tutaj przez ten rodowód chce nam pokazać ewangelista, że albo ewangelista nawet nie wiedział, że to chce Duch Święty przez to powiedzieć, ale Duch Święty chce nam powiedzieć, że jest synem także człowieka. Człowieczym. Tak? Czyli jest synem ludzkim, czyli jest człowiekiem w 100%, co nieraz Jezus pokazywał na kartach Ewangelii, że się zasmucił, że się wzruszył, że się bał. To nie jest po to, żebyśmy myśleli, że On nie jest Bogiem, bo się bał na przykład, tak? Albo coś w tym stylu. Nie, to właśnie Ewangelia chce nam pokazać, że Jezus był taki jak my, że jest taki jak my, że ma
uczucia. Tak samo Ewangelia mówi, że był kuszony, tylko w przeciwieństwie do nas Jezus nie zgrzeszył nigdy. I Ewangelia mówi, że czemu to wszystko się zdziało? Aby mógł nas wspomóc, aby mógł z nami nieść nasze brzemiona, nasze problemy, tak? Żebyśmy mogli mu je oddać. Po to to jest. Nie po to, żebyśmy wyciągali te wersety i mówili, a Jezus nie jest Bogiem. Jezus jest człowiekiem. Jezus nie był Bogiem, Jezus był człowiekiem, gdy rodził się z Maryi, wtedy żyje. Niektórzy tak myślą, że właśnie Jezus się narodził z Maryi i od wtedy jest. I wcześniej go nie było. Co zaraz zobaczymy, że to jest kompletna nieprawda. I przejdźmy teraz właśnie do Ewangelii Jana, która mówi o Jezusie jako o Bogu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. A światłość świeci w ciemności, a ciemność nim nie zawładnęła. Pojawił się człowiek posłany od Boga na imię mu Jan. On przyszedł na świadectwo, by zaświadczyć o tym świetle, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle. Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat przez niego jest uczyniony, a świat go nie poznał. Patrzcie, świat był i świat przez niego jest uczyniony, a świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A Słowo pełne łaski i prawdy stało się ciałem i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Widzimy tutaj w tym fragmencie, że Jezus był po pierwsze na początku, przed tym jak powstała Ziemia, że przez Niego świat jest uczyniony, tak? Więc samo Słowo Boże tutaj w tym fragmencie mówi, że Jezus nie zaczął istnieć od urodzenia z Marii, tylko istniał już od początku, tak? Od początku. Istniał i przez Niego wszystko się stało, tak? I nie znacie Go. Ja natomiast znam Go. Jeśli bym powiedział, że nie znam Go, byłbym podobnym do Was kłamcą, ale znam Go i Słowo Jego zachowuję. Abraham, Wasz ojciec, ogromnie się radował, że zobaczył mój dzień i zobaczył Go i ucieszył się. Żydzi powiedzieli więc do Niego: nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama? Jezus powiedział im: zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, zanim był Abraham, ja jestem. Wtedy podnieśli kamienie, aby rzucić w niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi i tak odszedł. Widzimy, że Jezus był przed, sam tutaj mówi, że był przed Abrahamem, zanim Abraham był, ja jestem. I jeszcze to słowo, te słowa, ja jestem, tak, świadczył o tym, że sam Jezus posługuje się imieniem Boga, które powiedział w krzaku do Mojżesza, tak? Tym imieniem. Ja jestem. Jak zobaczymy później w ogrodzie Getsemane, jak przychodzą po niego już strażnicy, żeby go zabrać, tak? I postawić przed sądem. On posługuje się tym imieniem i wszyscy padają na kolana, tak? Bo wszyscy Żydzi wiedzieli, że to jest imię Boże. Jezus więc, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wszedł i powiedział im: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazarejczyka. Jezus powiedział im: ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go im wydał. A skoro im powiedział: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Dlaczego? Tak? Przyszli go pojmać, tak? Dlaczego upadli na ziemię? No właśnie dlatego, że Jezus tu powiedział o sobie, posłużył się imieniem Boga. Wiemy też, że Syn Boży nadchodzi.
i dał nam rozum, abyśmy poznawali prawdziwego i jesteśmy w prawdziwym w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Ten cały fragment mówi o tym, że Jezus jest Bogiem. No i tak, przejdźmy do objawienia Jana. I tutaj już naprawdę, żeby nie widzieć tego, że Jezus jest Bogiem, to trzeba być ślepym. Pierwszy werset pierwszego rozdziału, objawienie Jezusa Chrystusa, który dał mu Bóg, aby pokazał swoim sługom to, co musi się stać wkrótce, a co zaznaczył przez posłanie swojego anioła, słudze swojemu Janowi. I teraz tak, i 9 werset, ja, Jan i wasz brat i współuczestnik w ucisku i w królestwie i w wytrwałości w Jezusie Chrystusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa Jezusa Chrystusa. Byłem w duchu w dniu pańskim, usłyszałem za sobą potężny głos jakby trąby mówiący. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. A to, co widzisz, napisz w zwoju, poślij do 7 zborów, które są w Azji. Zwróćmy uwagę na 11 werset. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Kto tak zawsze o sobie mówi? Co to nam mówi? Że jest pierwszy i ostatni. Początek i koniec. Że to mówi Bóg. Ja jestem Alfa i Omega. A wiemy, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa. I to Jezus mówi do kościołów. I to Jezus wypowiada te słowa. No to już naprawdę nie, od tego nie można uciec. I nie uciekniesz. Jezus po prostu jest Bogiem. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił ze mną. A gdy obróciłem się, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród 7 świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, który jest obleczany w szatę, sięgającą stóp i który jest przepasany na piersiach złotym pasem, a głowa jego i włosy białe jak biała wełna i jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia i stopy jego podobne do roztopionego drogocennego metalu, jakby rozpalone w piecu, a głos jego jak głos wielu wód. I miał w swojej prawej dłoni 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w swojej mocy. A gdy ujrzałem, upadłem do jego stóp jak martwy i położył swoją prawą rękę na mnie, mówiąc do mnie: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, a byłem martwy. Oczywiście, że tutaj to jest Jezus, tak? Był i żyjący, a byłem martwy, bo umarł na krzyżu, zmartwychwstał, tak? Z opis Jezusa. To jestem żywy na wieki wieków, amen, i mam klucze Hadesu i śmierci. Napisz to, co widziałeś i to, co jest i to, co zaraz ma się stać po tych wydarzeniach. Czyli Jezus przychodzi, mówi: ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, a byłem martwy, a oto jestem żywy na wieki wieków, amen, i mam klucze Hadesu i śmierci. I co jeszcze nam tutaj mówi? Jan na końcu objawienia pada przed aniołem i ten anioł mu mówi, żeby przed nim nie padał, bo jest takim samym sługą, jak i on, jak i prorocy. A tutaj Jan pada i nie mówi mu Jezus w tym momencie, żeby nie padał. Ma oddać mu cześć, bo on jest Bogiem. Nic takiego nie pisze o tym zdarzeniu, że nie może. Tak? To jest dla nas też świadectwo tego, że Słowo Boże tutaj, tą istotę, która się tu ukazała, wiem, że to jest po opisie, że to jest Jezus Chrystus i nikt inny. Jeżeli przeczytacie tę całość, to nie ma wątpliwości, że Pismo Święte mówi, że to jest istota Boża, bo można jej oddawać cześć, można przez nią padać. Jak prześledzicie i przeczytacie sobie Słowo Boże, to tak, znajdziecie tam, że Jezus miał cechy człowieka, tak, na ziemi, zachowywał się jak człowiek, miał emocje też. Tak, to wszystko będzie, ale to nie znosi tego, tak, że jest Bogiem. Po pierwsze, przed tym jak został człowiekiem, już był i był Bogiem, i jest Bogiem. Jeżeli ktoś podważa tą prawdę biblijną, a to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne przesłanie biblijne, Mesjasz, tak? Całe Pismo Święte jest o Mesjaszu. Najpierw o jego zapowiedzi, później o nim, tak, jak przyszedł.
I to po prostu potwarza jego jeden z charakterów, który jest ważny, bo on jako Bóg za ciebie przyszedł umrzeć. I dlaczego to jest bardzo ważne? Ponieważ jeżeli nie wierzysz, że Jezus był Bogiem, a z filmiku, który nagraliśmy o pokucie, tak? Wierzę o tym, że każdy człowiek zgrzeszył. Każdy. Nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Jeżeli Jezus był tylko człowiekiem i zgrzeszył i umarł za ciebie, nie mógłby za ciebie umrzeć. Nie mógłby ponieść twoich grzechów. Bo Słowo Boże mówi, że każdy człowiek zgrzeszył. A On był jedynym sprawiedliwym. Mesjaszem. Bogiem. Emanuel. Bóg wśród nas. Tak? Który przyszedł tutaj, który nie zgrzeszył, który był bez grzechu, jest sprawiedliwy, a tylko Bóg jest sprawiedliwy, który wypełnił całe prawo tutaj na ziemi, był bez grzechu i który poniósł wszystkie twoje grzechy, nasze grzechy na krzyż. Jeżeli to byłby człowiek, nie mógłby tego zrobić. Jeżeli nie wierzysz w to, że Jezus jest Bogiem, znosisz całe nowe przymierze. I nie ma dla ciebie ratunku, tak naprawdę, tak? Bo jeżeli Jezus tego nie zrobił, to umrzesz w grzechach i pójdziesz do piekła. Niestety, będziesz potępiony. Tak mówi Słowo Boże. Nie straszę cię, ale tak jest po prostu. I tyle. Dziękuję ci za ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że to otworzy ci oczy na tą sprawę, że to jest ważna sprawa i tak naprawdę, że Słowo Boże tego nie pomija, a wręcz przeciwnie, bardzo wyraźnie o tym mówi, że jest Bogiem. I tyle. Miłej lektury Słowa Bożego. Mam nadzieję, że to cię ukierunkowało i dało ci dobre spojrzenie na tą sprawę. Amen.